Witam serdecznie, ja nazywam się Mini Mike, wraz ze mną Poczciwy Krzychu. Zaspany Poczciwy Krzychu. A w dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, będziemy rozmawiać z naszymi kochanymi fanami, z wami widzowie będziemy rozmawiać, ponieważ w pewnym odcinku u pewnego pana... Może ja wytłumaczę w ogóle, pokazał się mój numer. O, już ktoś dzwoni. Już ktoś dzwoni, ale musi jeszcze ktoś poczekać. Normalnie, w zwyczaju nie mamy rozmawiać z widzami, ponieważ jest to zazwyczaj niemożliwe. No ale że powstała taka sytuacja, no to jest to możliwe. A powstała w ten sposób, że jechałem sobie samochodem. Odcinek, w którym ja wracałem z Gdyni do Krakowa samochodem, a Mike wracał pociągiem. Ścigaliśmy się. Jak zadzwoniłem do Mini Mike'a na telefon, a mój telefon był połączony z samochodem, to na telefonie numeru nie było. A tam go szukaliśmy. Montażysta, który montował film, dokładnie patrzył na telefon, czy na pewno w żadnym momencie nie widać tego numeru. I faktycznie nie było widać numeru. Ale ten numer, z racji tego, że telefon był połączony z samochodem, było widać na ekranie samochodu. No i tym oto sposobem Mini Mike stracił swój numer. Pewnych rzeczy w montażu nie zauważył. Tak samo jak kiedyś pokazałem gołą dupę Patryckiego u ciebie w odcinku. Krzychu, czy ktoś tam coś mówił? Tak. I wszyscy byli, montażysta też jest skupiony na nim, ja tak samo, jak sprawdzam film, a Patryc w pewnym tam gdzieś w oddali, na końcu kamery, ściągnął sobie spodnie, gacie sobie przebierał i pokazał dupę, więc czasem tego nie zauważyć. Dobra, koniec gadania. Zaczynajmy, no. Zaczynajmy, mamy tu pierwszego widza. Dobra, siemanko, jak masz na imię? Elo. Czemu nie śpisz o tak wczesnej godzinie? No właśnie, czemu nie śpisz? No, ja gram w ligę. Gra w ligę, grasz w LoL'a, a grasz w stresa? No też. No to dobrze, cieszę się bardzo. Dobra, mam kilka pytań do ciebie, od siebie. Czy masz jakieś pytanie do Patryka, może zadać je pierwsze. Jak się dzisiaj miał dzień? Dopiero dzień się zaczął. Dzień się dopiero zaczął i jadłeś śniadanie w ogóle, zanim zacząłeś grać w LoL'a? Znaczy, tutaj mam śniadanie. O kurde, a ty do szkoły nie chodzisz? Uczysz? Nie, bo teraz mam stary. A tak, teraz mają wszyscy ferie, kurde, bo ja już jestem stary, więc nie wiem jak to jest. Ale czekaj, bo właśnie tutaj ja mam pierwsze pytanko, które właśnie pojawiło mi się teraz podczas tego, gdy powiedziałeś, że masz ferie. Przecież wcześniej i tak się nie chodziło do szkoły, nie? No więc ferie były cały czas, więc nie wiem czemu wszyscy teraz mówią, że mają ferie. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu nie zrobili czegoś takiego za naszych czasów. W ogóle skąd jesteś? Nowego Sącza. Nowego Sącza, to Małopolska, niedaleko obok Krakowa. Jakie są twoje ulubione filmy na naszym kanale? Na moim i na Krzycha. To było jak robił bączki. Okej, czyli już wiem, że muszę zrobić odcinek, w którym będę upierdzielał BM i robił bączki, dobra. A na moim kanale jakieś? Wtedy, ten dzień życia. Mojego człowieka, to było najlepsze. Jeden z pierwszych, scenkowy, dobra, to muszę chyba jeszcze kiedyś nakręcić film scenkowy, dobra. Jaką serię chciałbyś zobaczyć na naszych kanałach? No, serię na pewno jakąś, u Krzycha oczywiście z Afami, coś jakąś. Okej. I może kaską czy coś. Dobrze. Nie wiem, to jakieś gamingowe, tak znowu. Wow, to co, a mam stanowisko gamingowe, więc trzeba zacząć rzucać myszkami. A nie wiem, czy to łuki przeżyje ze ścianą, jak ja zacznę znowu grać. A już nie pamiętam, kiedy grałem w ogóle, w jakie grykolwiek. Komputerów odpalam po to, żeby tylko chyba jakieś tam rzeczy biznesowe zrobić. Czy miałeś już okazję spotkać kogoś z nas na żywo? Osobiście. No właśnie nie, na żywo nie. No to musisz częściej się wybierać do Krakowa. Mam nadzieję, że te złe czasy już szybko miną i będziemy mogli jakiś event kiedyś zrobić, na którym będziesz. Ostatnie pytanko do ciebie. Jak spędzasz ferie zimowe? Oprócz tego, że grasz w LoL'a. Dużo siedzę, a, to spędzasz ferie w domu, bo nie da się nigdzie. Nie ma innego wyjścia. Jak na kamerach wszystko? Wszystko wygląda tak jak w realnym życiu, jak na kamerach, tak? No, praktycznie tak. No. Czasem poza kamerami więcej przeklinamy. To znaczy, wiesz, no to raz, a dwa, jak nie ma kamery przed nami, no to nie rozmawiamy sobie tak jak tutaj i zadając ci pytania. No. Ale generalnie ale większości, tak. Ale większości ten, życie naszego wygląda to tak jak na kamerach, bo Karol nagrywa nasze życie, my tam robimy jakieś tam odcinki, więc, no ale to tak wygląda. Kiedyś taki event, jakby gierkowy. Nie wiem, może... No, czyli chodzi, że no, nie wiem, czy raczej taki jakiś grubszy event, raczej chyba nie, bo nie wiem, ja nie wiem, jak to miało wyglądać, ale na pewno będzie kilka takich sytuacji, że ktoś gdzieś będzie kawał jakąś gireczkę i widzowie jakieś... będą mogli dołączyć. No właśnie, czy to na streamie, ale czy ale my ci nie zawracamy gitary, graj tam mecza i baw się dobrze, dzięki za telefon. Siema. Halo. Fajnie w ogóle, że Patryk coś tam się odzywał, nie? Że był taki rozmowny w ogóle, bo... Tak, coś pogadał, tu zadał pytanie, tu odpowiedział w ogóle bez żadnego praktycznie zastanowienia od razu odpowiedział na pytanka. Dużo ludzi, którzy jakby próbują się z nami zawsze gdzieś tam skontaktować, pogadać, no to że ktoś podbija do mnie i nie wie co powiedzieć, nie wie co zagadać. Kogo my tu mamy? Siemanko, weź zapal sobie światło w pokoju. Masz na imię Mikołaj, ile masz lat? 12.
Cześć! To jakie są twoje ulubione filmy na naszych kanałach? To... Jak skakali z balkonu. Ja mam jeszcze jedno pytanko do ciebie. Czy miałeś już okazję nas spotkać na żywo? Nie, nigdy. Nie miałeś, no to musisz kiedyś przyjechać do Krakowa, jak wszystko wróci do normy, na jakiś nasz event i wtedy się, myślę, że spotkamy. Ciekawe, czy trafimy na kogoś, kto nas spotkał. Czy ty masz jakieś pytanka do nas? O, właśnie. Nie mam. Nie masz żadnych pytań? No to nie, w takim razie ci, Mikołaju, nie przeszkadzamy, życzymy ci powrotu do zdrowia. Baw się dobrze, graj w CS-a, nie w LOL-a, bo to jest lepsza gra. No i co, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i życzymy ci udanych ferii. Trzymaj się. Dzięki za telefon. Halo? Witam cię. No siemano, Mordycki. To jest taki pełen wiadomo, Wioco 5, koszulka ekipy, nie ma lipy. Pierwsze pytanie, jak masz na imię? Damian. Ja jestem Mateusz, to jest Kamil. Krzysiek. Krzysiu, tam, tak. Właściwy Krzysiu, albo na imię Kamil. Dobra, skąd jesteś? Z Poznania. Poznań, miasto Doznań. No, tak. Tam się różne rzeczy dzieją w Poznaniu. Dobra, ile masz lat? 20. To jesteś, młody dupa jesteś z ciebie. 20 lat. Kiedy mówiliśmy 20 lat? No, trochę tam było. 6 lat temu, ja 5 lat temu. Trochę tam było. Pierwsze pytanie, zapomniałem. Jakie są twoje ulubione filmy na naszych kanałach? No to ten ostatni u Krzycha, jak się ścigaliście. W ogóle dużo osób mi pisało, że jest taki, że widzą tutaj taką nutkę Top Geara, że to fajne i w ogóle to jest, nie wiem czy nie pierwszy film od dawna, w którym faktycznie jakby ja oglądając go śmiałem się, bo było kilka takich śmiesznych sytuacji. Nie no, ja też się dobrze bawiłem. Czy wszystkie filmy, które wcześniej jakby nagrywałem, były takie, że coś się działo, ale bez żadnych takich fajnych emocji, a tutaj jednak... Najbardziej, który film mi został w pamięci, to jak u Freeza nagrywaliście, że cały dzień cię nosili na rękach. No byłem tak posikany z tego. Z patecem w kinie. Ty zacząłeś się śmiać, uwierz mi, byłem tak posikany ze śmiechu. A to my jeszcze robiliśmy coś takiego z patecem, że wchodziliśmy na zniżkę dziecięcą na moim kanale. Tak, jeszcze było, że ty na placu zabaw byłeś i też tam się bawiłeś. Babka dostała potem na głowę, jak zobaczyła, że ty tam wchodzisz, się bawisz. Mocno. Dobra, jak spędzasz ferie? Ja? Pracująco. Pracująco? No coś, ja szanuję właśnie ludzi, którzy pracują w takim wieku, że są po prostu, czy pracujesz od 16 roku życia, czyli jesteś już praktycznie niezależny. Czy miałeś kiedyś okazję nas spotkać? Ja? Miałem okazję spotkać na konferencji FMMA, no, mam nawet z tobą zdjęcie. Czekali się na pierwszą osobę. Bardzo mile wspominam ten czas na konferencji oraz mam byłem waszym domownikiem mikserem, także was spotkałem. Elegancja. Dla mnie jesteście bardzo miłe osoby, także... Dobra, teraz ty pozadawaj pytanka nam. Szybkie strzały. Jak wspominasz walkę z Kruszwilem? Walkę z Kruszwilem wspominam bardzo dobrze. Dużo stresu tam było, a adrenalina tam wjechała mocno wjechała. Powiem tobie szczerze, że obstawiłem na ciebie. To było do wygrania, tylko ja się niepotrzebnie na szczękę uparłem. Jakbym go bardziej po bebeszkach biła, a nie po szczęce, to by było git. No ale bardzo dobrze wspominam walkę z Kruszwilem, z Markiem, którego serdecznie pozdrawiam. Jak ogląda ten odcinek. No i było fajnie. Jedno ze spełnionych moich marzeń. Walka w MMA. A ty, Krzysiu, kiedy? Ja? Czekam na jakąś dramę, wiesz? Jak ktoś zrobi lepszą furę ode mnie, to wtedy wyzywam go na MMA. Czy powiem? Kiedy do Poznania zawitasz na nocną jazdę? O, ja w ogóle byłem raz. Nie wiem, czy... Miałem pojechać, ale nie dotarłem. No, ja wtedy z Suprą przyjechałem tą nową. U nas w Poznaniu czasami występują tak zwane nocne podchody. Nie wiem, czy o tym słyszałeś w ogóle kiedyś. Nie słyszałem. Co to jest takiego? Nocne podchody autami. I na przykład, wiesz, dostajesz karteczkę, dostajesz lokalizacje tam różne. Na przykład musisz wpisać tą lokalizację w Google Map. No. Wyskakuje ci ta lokalizacja, jedziesz, rozwiązujesz zagadki. Kozackie. No i na przykład jak zdasz, zrobić zdjęcie. Pomysł na odcinek. No. My już powoli kończymy, bo dzwonią następni. Dziękujemy ci za telefon i trzymaj się. Jak chcecie, dobrze. To możecie mnie pozdrowić i pokazać to kamerę. A właśnie, jesteś cały czas. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, ja pozdrawiam mojego młodszego brata Daniela. No i ogólnie was wszystkich. Mam nadzieję, że kiedy pojadę do Krakowa, spotkam was, bo to jest moje marzenie największe. Super. Elegancja. Bardzo my to z ciebie pozdrawiamy i pozdrawiamy twojego brata. Na razie, brata heja. Hejo. Cześć. Dodzwoniła się do nas dziewczyna. Podejdź bliżej internetu. Ale lagi. Podejdź pod internet. Jak masz na imię? Skąd jesteś? Ile masz lat? Nazywam się Anelka. Jestem z Kołkowic.
A Polkowice gdzie są? Mam 12 lat. Co sądzicie o tym XV2? O2. Nie no, chyba sobie radzą jakoś. Ja stamtąd tak naprawdę chyba najbardziej kojarzę Julię Żugaj. Czasami sobie wymienimy jakieś wiadomości, czasami sobie pogadamy. No ja też tam ale generalnie reszty to nie za bardzo. Ja tam Natsu kojarzę. No i tak. Dla mnie to totalny cringe. Nie mam negatywnych ani pozytywnych emocji. Nie no, wiesz, trzeba każdemu dać czasy. Nie można od razu z każdego się śmiać. Zaczęli dopiero, więc może im to jakoś wyjdzie. I ja już tutaj jeden minusik na ich konto, bo wczoraj podpierdolili moją serię milionerów. Jakie filmy najbardziej podobały ci się na naszych kanałach? Umieniłaj to ten film z teledysku. A jak się nazywała ta piosenka? Ale, o, może film z teledysku ten z tym? Z twojej nuty. A z której z teledysku? No, jestem mały, ale wary. No, to z ostatniego. Mały, ale wary, cieszę się, bo bardzo fajny film nawet wyszedł. Ucięło nas. Ja bym ucięło. Nie będzie miała, nie mogę. Musimy zrobić odliczanie jak w tym, w MMA, nie? Dwa, trzy, cztery. Dobra, samo się urwało. No nic, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Amerykę serdecznie. Siemanko, jak się nazywasz? How are you, my friend? Skąd jesteś? Zawsze. Skąd? Koło Krakowa. Ty, ja wiem, gdzie to jest! Ile masz lat? 13 lat, no to wszyscy w podobnym wieku widzę, że dzwonią. Ale u was jest... ten, czarno-biało u was strasznie. Czarno-biało, no tak. Rutinus Corvin trzeba wziąć. Mamy kilka pytań do ciebie. Okej. Skoro mieszkacie tak niedaleko Krakowa, to mieliście może okazję nas poznać na żywo? Widzieliście gdzieś? No właśnie, ale mój mniejszy kolega... Musisz podejść bardziej pod internet, bo cię przerywa. Ja nie miałam okazji. Przerywa, no. Słuchaj, sprawa wygląda w ten sposób. Widać nas czy nie? No. Słuchaj, zagramy w papier, kamień, nożyce. Jeżeli wygrasz, to Minimaj ci wysyła dwie stuły w tym momencie. Dobra. Na 3-4, dobra? 3-4. Dobra? Jeszcze raz. 3-4. 3-4. Dobra, wygrałem. Spokojnie, Pateczki, czy do faktury więcej dopiszę, będzie git. No, to będziesz musiał jeszcze SMS-em wysłać mi swój adres. Krzychu, proszę wysłać, jest często, to ci zawiezie 200. Albo my ci zawiesiemy. Jaki jest twój ulubiony film po prostu w ekipie? W ekipie. No to ja najbardziej lubię serię Chowany. No to git, ale ja też tą serię lubię robić. Będzie za niedługo ich cały więcej, tych Chowanych, bo są 3 części, a dom jest jeszcze cały, nie, praktycznie już cały odkryty, a w całym domu był robiony Chowany, więc no właśnie, no. Za niedługo będziemy to robić. I pytanko takie, czy chciałabyś kogoś pozdrowić? Patrycja. Dobra, okay. Super. Elegancja. Super, w takim razie my ci dziękujemy za telefon, dzwoni do nas kolejna osoba, ale masz syfa tutaj. No, skupiel, wulkan. O. Cześć, jak masz na imię? Ola. Paulina? Ola. Ola, dobra. Ola. Ile masz lat? 15. Skąd jesteś? Tankowa. Czarnkowa? O, to tam chyba są, Marta jest Czarnkowa przecież. Mikołajem, chciałem do szkoły nawet. Wohoho! Jak spędzasz ferie? W ferianku aktualnie czytam książki i gry tego. Czytasz książki, grasz w jakieś gry? Tak, w Assassin's Creed na przykład. O, gamerka. Czy miałeś nas kiedyś okazję spotkać na żywo? Kogoś z ekipy. Kogoś z ekipy? Nie, oprócz Mikołaja i Marty, co nie. Okej, czyli zobaczyłeś kogoś. No, no. I jeszcze jedno pytanko. Jaki jest twój ulubiony film na naszych kanałach, na naszych wszystkich kanałach? O Boże, ten ostatni u Krzycha z powrotem. Z kurde, ale się ludziom spodobał. Gościu, widzisz, spodobał. Jaki ja ci film wymyśliłem? Spodobał się ludziom. Ja wymyśliłem ten film. Nie, ja ten film to miałem zapisany od pół roku. Pytanie, czy ty masz jakieś pytanie do nas? Chyba nie mam. A tak w ogóle wyspaliście się dzisiaj, czy co? Nie. To... Chciałabyś kogoś pozdrowić, bo jesteś na odcinku. Pozdrawiam moją koleżankę Zuzię. Zuzia, pozdrawiam cię serdecznie. No i co? W takim razie życzymy ci miłego dzionka, a my odbieramy telefon od kolejnej osoby. Cześć. Cześć. Hejo. Siema. Siemaneczko, witamy serdecznie. Jak masz na imię? Gracja. Gracja, jakie bardzo ładne imię. Ile masz lat? 15. Ile?
15 lat masz? Nice. A wyglądasz, jakbyś miał 12. To jest właśnie śmieszne, że wcześniej rozmawialiśmy z dziewczyną, która miała 12. Ja myślałem, że ona ma 17. No. Siemano, wciek. No, siemano. Ja na przykład mam 26, a wyglądam na 13, nie? Więc... Nie, no tak naprawdę na 18, więc Dobra, ja mam takie pytanko do ciebie. Skąd jeszcze jesteś? Ja w okolicy Szczecina. Wow, ale daleko. Szczecin, drugi koniec Polski, jest... panie. W którym mieście ostatnio? Byliśmy. No, dobra. A mogę sobie zrzutek ekranu zrobić z wami? Elegancko było słychać. Dobra, Gracjan, pytanko do ciebie. Który z filmów się najbardziej podoba na kanałach ekipowiczów? Najbardziej tym, co się ślizgaliście z Karolem. Na koparce pewnie. Ten ostatni film Karola? O, weź, odejdź, bo tą Wi-Fi nam przerywasz, tam Wi-Fi bierzemy. Mam nie jeść. Weź ten, no poważnie. Nie widzisz, tam płynie Wi-Fi, nie widzisz? No też, to krzychacze. A dobra, jeszcze jedno pytanko. A co sądzisz o Jakubie Pateckim? Co byś o nim powiedział? Masz jakieś dobre i złe rzeczy? No, po kogoś, fajnie, czy taki? Fajnie się też go ogląda. O, to dobrze. No ja też go lubię. Zacząłem z nim mieszkać, ale do przeżycia. No, czy miałeś okazję nas kiedyś spotkać? Nie, jeszcze nas nigdy nie spotkałem. Dobra, i jeszcze pytanko takie ode mnie. Co lubisz w życiu robić? Grasz w gry jakieś? Zdjęcia. Ej, koleżko, chodź tu na chwilę, ty z lodóweczki, bo tu mamy fana. Fotografa mamy, stary. To tu mamy fotografa, który też ci zada kilka pytań. Twoja konkurencja, gościu. Kolega, rośnie ci konkurencja. Może dasz mu jakieś kilka porad od ciebie. Może on mi jakieś da? Nie wiesz, jeszcze nie robię tak bardzo zdjęć, ale lubię robić też. Swoim zwierzęcom też robię zdjęcia. A jakie masz zwierzęta? Od tego się zaczyna, nie? Staj świnkę morską. O, to fajnie, super. Chciałbym was wszystkich pozdrowić, ekipę. Jesteśmy pozdrowieni. Super. Chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić, a później ekipowiczów? Tak, tego przyjaciółkę Julę i... No, dobra, dziękujemy ci bardzo w takim razie, my też ciebie serdecznie pozdrawiamy. No i co, mam nadzieję, że kiedyś nas spotkasz. My wam dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy was serdecznie, tych, którzy się dodzwonili. Oczywiście mój numer jest do wywalenia, bo wszyscy... Jest 100 powiadomień w ciągu minuty. Tak, ale trzeba zaznaczyć, że jakby dzień po tym, jak ten numer wyszedł, to ja pojechałem do salonu Orange i kupiłem Mike'owi kartę z numerem i z doładowaniem 200 i 150 giga, więc na razie powinno wystarczyć. No ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, wpadajcie coś do krzyka na kanał. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Tak. Cześć. Jeszcze, no. I teraz wiesz, teraz ja tak po takim zakończeniu mówię, jak chcecie więcej takich odcinków, dawajcie znać, a ja pokażę kogoś numer. Ale już, kurwa, nie mam tego numeru.